Dziś mam dla Ciebie czekoladowe szaleństwo w trochę lżejszej i zdrowszej wersji. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem dietetyczką i dzisiaj mam dla Ciebie przepis na obłędnie czekoladową tartę. Jest bardzo proste do zrobienia, nie trzeba nic piec, potrzebujesz tylko blender. Idealnie nada się i na święta, i po prostu jako super deser. I w ogóle to przypadkiem wyszło mi, że jest słodzona samymi daktylami i bananem. Ja ogólnie na święta planuję też jeść zwykłe desery ze zwykłym, białym cukrem, bo nie ma co przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę. Ale taki deser też jest, myślę, spoko alternatywą dla wszystkich ciężkich ciast, także naprawdę polecam i ten czekoladowy, obłędny smak. A jeśli interesuje Cię zdrowe odżywianie i chcesz zobaczyć, że może ono być naprawdę bardzo proste, nie musi być niczym skomplikowanym, to zachęcam Cię do subskrybowania. Już bez przedłużania. Lecimy do przepisu. Zaczynamy od przygotowania spodu, on będzie bardzo prosty. Tutaj zblendujemy sobie wcześniej namoczone daktyle w ciepłej wodzie, tylko odsączone. Do tego płatki owsiane. Kakao. I tutaj opcjonalnie możesz jeszcze dodać orzechy. I to wszystko blendujemy. I mamy naszą masę. Powinna być trochę klejąca, ale nie za bardzo. Jeżeli za bardzo się klei, to możesz dosypać więcej płatków owsianych. I tą masą będziemy wykładać sobie formę do tarty. Ja ogólnie w akademiku nie mam formy do tarty, więc profesjonalnie będę używać tutaj pokrywki od naczynia żaroodpornego, także jak się nie ma co się lubi, to trzeba być kreatywnym. Włożę sobie papierem i będę wykładać naszą masą. Dokładnie to rozprowadzamy, również na brzegach. I takie gotowe wkładamy do lodówki na czas przygotowywania kremu do środka. I teraz zrobimy sobie nadzienie do środka. Będzie to mój ulubiony krem, czekoladowy krem jaglany. Jego przepis już jest tutaj na kanale, ale teraz chciałam Ci pokazać jego inne zastosowanie, właśnie jako krem do tarty. I tutaj zaczynamy od zblendowania mocno ugotowanej, takiej aż rozgotowanej kaszy jaglanej. Do tego awokado, tylko ważne, żeby to awokado tutaj było już miękkie, takie dojrzałe. Do tego kakao i do tego banan, ale tutaj też bardzo ważne, żeby ten banan był już mocno dojrzały, może być taki aż trochę przejrzały jak tutaj, albo z tymnymi plamkami, tak żeby był po prostu słodki. Do tego do dosłodzenia jeszcze kilka daktyli. Ogólnie jeśli krem wyjdzie dla Ciebie za mało słodki, to zawsze możesz dodać syropu klonowego, albo więcej daktyli, więcej banana, albo jakiś po prostu cukier czy inne słodzidło. I do tego odrobina mleka. I jeszcze na koniec do tego trochę soli. Ogólnie to nie ma co tutaj się jej bać, bo ona tak fajnie uwydatni nam ten czekoladowy smak. I to wszystko również blendujemy. I teraz wykładamy naszą tartę kremem. Teraz polecam Ci dać tutaj na górę coś, co przełamie nam trochę ten taki mocny czekoladowy smak. Ja tutaj polecam owoce jagodowe, na przykład mrożone maliny. One fajnie dodadzą takiej trochę kwaskowości, więc ta tarta nie będzie aż taka ciężka. I teraz jeszcze krok opcjonalny. Ja dodam tutaj kilka listków świeżej mięty, żeby wyglądało to bardzo ładnie. Poza tym ja bardzo, bardzo lubię połączenie czekolady i mięty. Serio, moim zdaniem to jest połączenie mistrzowskie. I też ta tarta będzie troszkę bardziej świeża. I to wszystko wkładam jeszcze do lodówki. Daj koniecznie znać, jakie są Twoje pomysły na trochę zdrowsze desery. Jeśli interesuje Cię więcej takich moich pomysłów, to odsyłam Cię do playlisty z masą zdrowszych, słodkich inspiracji. A jeśli interesuje Cię zdrowe odżywianie i chcesz nauczyć się zdrowo odżywiać w taki bardzo prosty sposób, to zachęcam Cię do subskrybowania i do wpadania na kanał. Dziękuję Ci ślicznie, że jesteś. Wesołych świąt i do zobaczenia już wkrótce.